wielu fanów Demono spodziewało się, że z okazji 30-lecia zespołu zagracie w początkowym, pierwotnym składzie. Dlaczego tak się nie stało? Ja też tak myślałem. Wydaje mi się, że celebrowanie świąt różnych i podsumowywanie 30-letniej kariery zespołu powinno odbywać się w składzie, który decydował o tym sukcesie, czyli razem z Darkiem Krupiczem, ze mną, z Robertem Chojnackim, z którym zresztą gramy, nagrywamy nową płytę. A według mnie Andrzej, chcąc podkreślić jakby swoją jakiś wkład i udziały, no, mógł to robić już tylko jako solista, bo bez reszty zespołu to nie ma moim zdaniem sensu. Wydaje mi się, że nie można przekreślać tego, co się wydarzyło, co się stało i tego, że kolejne płyty, które nagrywaliśmy wspólnie, ustawiły zespół w tym miejscu, w którym jest teraz. Był to czas, kiedy powstawały największe przeboje, kiedy graliśmy rzeczywiście olbrzymie koncerty dla niesamowitej ilości fanów. I wydaje mi się, że o tym trzeba pamiętać i nie można tworzyć nowej historii, co niektórzy próbują robić. Nie został pan zaproszony właśnie do wspólnego świętowania? Nie tylko nie zostałem zaproszony, ale wręcz ten mój udział gdzieś, o tym moim udziale i moich kolegów często się zapomina. Pomimo tego, że Andrzej śpiewa moje piosenki na wydanej niedawno płycie podsumowującej, to jednocześnie jakby zapomina też o tym, że jestem cały czas właścicielem brandu i nazwy zespołu Demono i cały czas jestem członkiem tego zespołu. Andrzej często mnie obraża, twierdząc, że moje powody mojego zachowania są często merkantylne, co nie jest prawdą. Chodzi mi o prawdę, chodzi mi o to, o przeszłość, o to, żeby jednak pamiętać o kolegach i ten element koleżeństwa jest dla mnie niezwykle istotny.